Po raz pierwszy zorganizowane zostały zawody uczestników warsztatów terapii zajęciowych z Kowar i Jeleniej Góry. Na Orliku zebrało się około 50 osób z niepełnosprawnością, którzy walczyli indywidualnie i drużynowo o punkty w 5 sportowych konkurencjach. To będzie bieg na 60 metrów, który w tej chwili już się rozpoczyna w seriach eliminacyjnych. Potem będzie bieg finałowy. Następnie skok w dal. Każdy skok będzie dokładnie zmierzony. Rzut do kosza. Strzał na bramkę piłką nożną. Oraz konkurencja, która wzbudza największe zainteresowanie, to jest bocce albo bóle. Choć zawody miały być dobrą zabawą i okazją do integracji, to uczestnicy bardzo poważnie podeszli do sportowej rywalizacji, chcąc zająć jak najlepsze miejsca. W pewnym sensie są emocje, ale chciałbym powiedzieć, że bardzo lubię rywalizację sportową i jest the best. Jak sobie radzisz? Jak dobrze radzę. Jak się bawisz? Dobrze bawię. Bardzo lubię grać w piłkę nożną. Ja grafię bramkę i mam talent, Powiedz, czy ci się tutaj podoba na zawodach? Ta! Po tych wypowiedziach można się spodziewać, że już niebawem doczekamy się kolejnej edycji zawodów pomiędzy warsztatami terapii zajęciowych.